Dzisiaj zrobimy coś naprawdę bardzo kontrowersyjnego. Coś, czego, no kurde, no nie można przecież zrobić, no bo jak? Jak można zrobić coś takiego? A co zrobimy? Założymy gaz do Mustanga. Założymy gaz do Mustanga i zobaczymy, czy zaoszczędzimy przy tym. Zapytacie pewnie, dlaczego i gdzie zakładamy nasz gaz do Mustanga, więc mogę wam tylko teraz zdradzić, że gaz zakładamy tutaj, w warsztacie EcoGaz w Koninie. I resztę powiemy wam w środku, bo jest tutaj naprawdę dzisiaj zimno. Werka musi wjechać do środka, gdzie będziemy mogli powiedzieć wam więcej szczegółów. W sumie, dlaczego montujemy tą instalację i kilka innych jeszcze interesujących kwestii, także wjeżdżamy. Kurde, ale mamy brudny samochód. Masakra jakaś. No samochodzik mamy brudny troszeczkę niestety. No bo po drodze jak jechaliśmy to się no nieco nam ubrudził. No ale w końcu go będziemy musieli umyć, także spokojnie będzie czysty. Dlaczego? Odpowiadamy wszystkim hejterom, dlaczego gaz. Może gdzieś usiądziemy i opowiem wam na spokojnie, dlaczego montujemy instalację gazową. Jak mieliśmy poprzedniego Mustanga, to robiliśmy naprawdę duże przebiegi i wydawaliśmy mnóstwo kasy na benzynę. I przy kupnie tego Weronika powiedziała mi, że możemy go kupić, ale pod jednym warunkiem, że założysz do niego instalację gazową. Bo wtedy jej powiedziałem, jak mieliśmy poprzedniego, że kurde, a wyobraź sobie, że na gazie to byłoby o połowę taniej, bo tak to mniej więcej wychodzi. W sumie zazwyczaj wychodzi o połowę taniej. No to ona od razu, że kurde, no to do tego to trzeba założyć. No a potem Max gadał, że ale w sumie to gaz to siara w Mustangu. Ja mówię, ale mnie to nie obchodzi. Mówię, ale ja mam to gdzieś, że to jest siara. Mówię, ja chcę jeździć o połowę taniej, a nie. No i w sumie wyjdzie na to, że z tą instalacją mniej więcej powinniśmy nawet jeździć taniej niż jeździliśmy Oplem Astrą, którego już się pozbyliśmy, już sobie nas pojechał. I teraz mamy tylko Mustanga i będziemy robić no pewnie duże przebiegi, bo będziemy jeździć tylko tym autem. I tak jak mogę wam powiedzieć, jak mieliśmy poprzedniego, to najwięcej na benzynę wydaliśmy dokładnie 3800. 3800 w jednym miesiącu. Jeżeli wtedy byśmy mieli instalację, to mniej więcej można to podzielić na pół, to wyszłoby nas 1900. Połowa zostaje nam w kieszeni. Więc po pierwsze oszczędność, a po drugie, bo jest w sumie jeszcze jeden taki powód, no, który nie braliśmy aż tak pod uwagę, przynajmniej ja nie brałem, ale faktycznie tak jest, bo też o tym mówiłem, że tak jest. Jest nowerka, co to jest? Ekologiczność. Tak, ekologia w sumie. Ekologia. Ekologia. Gaz jest ekologiczniejszym paliwem. Nie wytwarza tyle CO2, co benzyna, albo co gorsza, ropa. Nasze autko ma nie stracić na mocy, ma palić mniej więcej tam. Prawdopodobnie jest tylko 10% około, że więcej pali tego gazu, co i tak jest taniej. No najważniejsze, będziemy mieli więcej pieniążków w kieszeni, które będziemy mogli na przykład wydać na co? Na jakieś zachcianki. Na zachcianki. Nie, na jakąś wycieczkę. W sumie już mamy taki plan, że samochód będzie w gazie, to sobie gdzieś pojedziemy. Dokładnie. W jakąś podróż. A zachęcić nas może do tego to, że jeżeli 1900 byśmy oszczędzali, licząc, żebyśmy przejeżdżali faktycznie, robili takie przebiegi jak wtedy, to mamy zaoszczędzone, uwaga, razy 12 miesięcy 22800. No, tylko pytanie, czy byśmy kwota, to odkładali, nie? Ale widzicie, nie, że no, oszczędność naprawdę może być spora. Jak już mówiłem wam wcześniej, do założenia instalacji wybraliśmy warsztat EcoGaz z Konina. Został mi on polecony na grupce, później może wam powiem, jak do tego w ogóle doszło. I będziemy zakładali instalację BRC. Dlaczego BRC? Bo ma 2-letnią gwarancję, niezależnie od tego, jaki przebieg robicie. W naszym przypadku to jest na plus, bo robimy przebiegi duże. Czyli nawet można zrobić. Czyli możemy nawet zrobić milion przebiegu przez 2 lata, a i tak ta gwarancja nam będzie dalej działać. Dobra, nie przedłużajmy, nie gadajmy już za wiele. Pokażemy. Zobaczmy wam, jak tam technicy montują nam już tą instalację, jak pracują i jak nam ją zakładają, więc przechodzimy. Nasz Mustuś ma operację serca. Jak to będzie jeździć. Okay.
Wracamy z pysznego jedzonka. Wracamy z pysznego jedzonka, bo nie było nas tutaj przez cały czas. No, nagraliśmy część montażu, ale stwierdziliśmy, no, że nie będziemy siedzieć cały czas i patrzeć tutaj na ręce mechanikom, no bo to tak chyba nie fajnie cały czas patrzeć komuś na ręce. No ja bym przynajmniej nie chciał. Tak, a poza tym ja chciałam już coś zjeść. Więc jesteśmy już na miejscu. Wszystko zostało zrobione jednego dnia, więc ja jestem w ogóle zdziwiony. Mieliśmy zostać na noc, ale okazało się, że jednak nie musimy, ale i tak, ale i tak zostaniemy. I teraz idziemy na jazdę testową. Jazdę testową, pierwszą jazdę testową naszym autkiem. Po założeniu instalacji jesteśmy ciekawi w ogóle, jak on będzie jechać. Także... Ja słyszałam, że podobno jak ma się gaz, to auto tak nie brzmi, więc... Zobaczymy, więc idziemy, wchodzimy do auta i jedziemy i zobaczymy w ogóle, jak to jeździ i co tam i jak to jest w ogóle. Jedziemy teraz na jazdę testową, tylko nie przewidzieliśmy tego, że jak będzie ciemno, to może nic nie widać. I teraz jedziemy i jest sprawdzane. Co tam jest w sumie sprawdzane? Ustawienie składu mieszanki i tak dalej, także może go wyjść na obroty. Polega to na tym, że trzeba trochę na benzynie pojechać i trochę na gazie. Ale brzmi tak samo. No, ja właśnie myślałam, że... Bo słyszeliśmy, ktoś nam mówił, że na gazie będzie gorzej brzmiał. Nie, to nie ma żadnego znaczenia w sumie, czy chodzi na benzynę, czy na gazie, żeby miał silnik inny dźwięk. Czyli to z mocą i tak dalej się teraz też reguluje wtedy. W sumie możemy wyłączyć i widzimy się na miejscu i wam pokażemy, jak ta instalacja wygląda, co w niej, co mamy założone dokładnie i no i takie inne tam techniczne sprawy sobie zrobimy na miejscu w warsztacie. Halo, dzień dobry, witamy na miejscu i teraz wam możemy pokazać, jak to wszystko ze środka wygląda. Od środka wygląda, Weronika... Jak to ładnie wszystko wygląda, zobaczcie. Weronika za kamerą wam opowie i na pierwszy rzut oka Werce nie rzuciło się tutaj... Znaczy na pierwszy rzut oka w sumie nie widać, że to jest instalacja gazowa. Przynajmniej ja bym nie powiedziała, bo to tak wszystko ładnie wygląda estetycznie, kolorystycznie. Jest tak ładnie poukładane, że ja nawet myślałam, że to w sumie te wszystkie rurki, które w rzeczywistości są od gazu, ja myślałam, że one są w sumie fabrycznie, więc... Więc tak patrzę i mówię, gdzie to w sumie jest. Dlatego może teraz ja pokrótce wam wytłumaczę, co tutaj zostało dołożone. Okej, przepuść mnie, Wercia. Wtryskiwacze. Żółte, bardzo mocne do aut z dużą pojemnością i z dużą mocą. Zawór, mamy zawór, tam mamy reduktor, tutaj mamy komputer. Komputer, który steruje całą tą naszą instalacją, żeby wszystko działało... Tutaj. Żeby wszystko działało pięknie, sprawnie, dobrze, tak jak musi być. I w ogóle najbardziej to nam się spodobało, bo w sumie nie spodziewaliśmy się, że tak to będzie też wyglądać od środka, bo wszystko jest ładnie pochowane w tych rureczkach, wszystkie przewody. Komputer, który jest przymocowany na specjalnym uchwycie, żeby to wszystko było ładnie, zgrabnie, a nie jakoś takie niechlujnie. Panowie zamontowali nam tutaj instalację z firmy BRC. Jeżeli chcielibyście też taką fajną instalację mieć założoną w taki ładny, tutaj estetyczny sposób, to zapraszamy do EcoGas z Konina. Linki znajdziecie w opisie. Kolejna ważna rzecz, wlew. Wlew mamy zamontowany tutaj przy wlewie do paliwa, więc jest ładnie schowany. Kolejna ważna rzecz, czyli zbiornik, który pomieści nam 62 litry gazu. Pokaż go, Weroniko. 62 litry gazu. To jest ważne, to jest bardzo ważne, żeby zbiornik był duży, bo to auto pali dużo czy nie? Dużo. Okej, mam nadzieję, że wszystko wam powiedzieliśmy, czego nie pominęliśmy. My teraz jedziemy spać i widzimy się jutro rano, jak będziemy wracać do domku i wtedy z trasy wam jeszcze coś nagramy, nasze pierwsze wrażenia, także jedziemy. Ale będzie beka. Znajdujemy się teraz na stacji, już się wyspaliśmy, wstaliśmy rano i idziemy zrobić pierwsze tankowanie. Postanowiliśmy, że zrobimy tak, zatankujemy do pełna teraz, bo trochę gazu mamy, zatankujemy do pełna, zrobimy trasę z Konina do Poznania i zobaczymy, ile spaliliśmy tego gazu. I ile nas w sumie taka podróż wyszła? 103 km. 103 km. Także zobaczymy, ile no te około 100 km nas tak realnie teraz wyjdzie. To trzeba trzymać. Ile litrów nam wejdzie, nie? Teraz zobaczymy. Zatankujemy do pełna. Nie wiemy w sumie, ile by było do pełna, no bo nie wytraciliśmy go do końca. Zatankowaliśmy teraz za 17 litrów, za 38 zł. Aż mi śmiesznie takie faktury będzie brać. Dobra, Wercia, jakąś różnicę czujesz jak na razie, czy nie? Nie. Bo ja się właśnie tego bałem najbardziej, że będzie różnica. No, no wiecie, no ja tak nie mogę za bardzo sprawdzić sam, bo niestety muszę siedzieć tu, a nie tu. Więc tutaj siedzi teraz moja kochana małżonka, a ja mogę tylko się jej pytać i polegać na jej relacji, tak? Ja tak jak mówiłam, bałam się najbardziej, że nie będzie tego takiego brrr. Ale jest brrr. Ej, bo
słońce i tak dalej. Mamy tu straszny problem ze światłem, więc dajmy Werci w spokoju prowadzić. Ja mam masakrę, bo mi się światło odbija od okularów Więc dajmy Werci w spokoju prowadzić i widzimy się na stacji w Poznaniu i tam zatankujemy jeszcze raz i zobaczymy, ile wydamy. Dobra, jesteśmy na miejscu w Poznaniu. Trochę jest hałas, mam nadzieję, że słychać, ale zobaczymy. Przejechaliśmy równe 100 km, jakieś 100 km i pół. Zobaczymy w ogóle ile litrów wejdzie. W ogóle jak to bekowo wygląda tej 8 litrów, a tu nawet 20 zł nie ma, nie? Ciekawe. Nagrywamy sobie. Musieliśmy wrócić do samochodu, bo jak zdążyliście na pewno zobaczyć, okazało się, pani ze stacji powiedziała nam, że nie możemy dalej nagrywać, ale przynajmniej udało się zatankować do końca. Zatankowaliśmy 15,04 litra, chociaż mi wydaje się, że mniej spaliło, bo cały czas na trasie pokazywało między 13 a 14, ale od pana, który montował nam instalację, też usłyszałem, że na każdej stacji może czasami troszeczkę więcej do tego gazu dołożyć, więc to może być nie do końca takie realne, jak naprawdę tutaj to zużycie było, ale mamy dobra, 35 zł za 100 km, jeżeli byśmy zatankowali benzynę za tyle samo, czyli 15 litrów benzyny, czekajcie, idę zobaczyć, ile kosztuje dzisiaj. No dzisiaj kosztuje razy 4,97 za benzynę dzisiaj. To byłoby 74,55 zł. To jest różnica, nie? Odjąć 35, ile? 35,64. 38 zł różnicy. Widzicie? To teraz niech mi ktoś powie, że wiocha i tak dalej, jak ja mam to w sumie w dupie, czy jest wiocha i czy ktoś się będzie śmiał, że tankuje gaz do Mustanga. Ja mam na to wywalone, ja się nigdy nie należałem do osób, które śmiały się z kogoś, że ktoś miał gaz, no bo sobie myślę, ty, no w sumie ekonomiczne, nie? No kurde, no płacić mniej, a jeździć tak samo, no to okej. Ja to wszystkim zazdrościłam, mówię, kurde, ale co? Po drodze nic nie było, w ogóle żadnej różnicy nie było czuć. Werka mówiła, że wszystko jest gites i tak samo. Także fajnie, jeździmy taniej. Polecam jak na razie każdemu. Damy wam znać, obserwujcie nas na Instagramie. Obserwujcie nas na Instagramie. Wam znać po miesiącu. Po miesiącu. Jak to się w sumie ma. Dokładnie, bo wydzielimy sobie 2000 na benzynę, i na gaz na akurat na grudzień. W sumie zawsze sobie 2000 odkładaliśmy, nigdy to nam zobaczymy, nie starczało. Ile nam zostanie, nie? Nigdy się nie zdarzyło, żeby nam to nigdy nam nie starczyło. I zobaczymy, czy teraz nam coś zostanie. Po miesiącu, w Sylwestra, no po Sylwestrze, jakoś, jak, o ile nie zapomnimy, no to powiemy wam, jak to poszło. Także obserwujcie nasze Instagramy. Weronika Krason, Max Krason, Max Krason. I tam was będziemy informować. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej instalacji, to zadawajcie. I jakby co, może nagramy jeszcze jakiś jeden film. Zobaczymy. Także trzymajcie się, dziękujemy wam, że jesteście z nami. Do zobaczenia, cześć!